Oj, hej, cześć, witajcie moi drodzy. W kolejnym odcinku zagrajmy w... Oczywiście, czekajcie, bo tu mi się zrobiło, kurczę, zrzut ekranu. F12, cholera, dobra, nieważne. Co wam powiem, kurczę, kolejny odcineczek, którego dawno w sumie, powiem wam, nie było. Cóż, wyjechałem z miasta oczywiście Lublin. Oczywiście jest to promoc 2.25, który wyszedł praktycznie dzisiaj czy wczoraj, czyli to jest 3 grudzień albo 4 grudzień, ale w tej chwili nie wiem. Wiem, że ja to osiągnąłem, już testuję, powiem wam w sumie. Jest to od razu też Winter Mod, który mi podesłał. Cholera, coś mi tu kurczę nie pasuje, powiem wam. Wow! Wow! Ale ciężko się hamuje! O ja pierdzielę! O Jezu! Wow! No powiem wam, ciężko! Kurczę, czekajcie, ja chyba muszę zmienić zaraz. O Jezu! Nie podjadę pod górę, no nie gada. Czekajcie, ja muszę sobie zmienić jedną rzecz, kurczę, w sumie teraz. Kontrolery. Czekajcie, mi chodzi o rozgrywka, kurczę, rozgrywka. Właśnie, siła hamowania na full. Kurczę, na full, na full. Ja nie chcę mieć, powiem wam, problemów później, kurczę. Że coś mi nie chce tu. Powiem, no, że nie działa mnie coś, co nie tutaj. Dobra, lecimy. Światełka mam zapalone. Dobra, niepotrzebnie tu, kurczę, zgasiłem. Co wam powiem, kurczę, powiem, że się zmieniło do tej pory w tym w Eurotrucku. Tu jest, powiem wam, gorzej niż w realu. Jest oczywiście z warsztatu Steam, ten mod, Winter Mod, który zajmuje 250 mega niecałe. I cóż, kurczę, wszędzie to jest, wszędzie. Wszędzie jest ten, kurczę, te takie warunki atmosferyczne. Powiem wam, że ledwo co widzę te pasy. I fajnie, powiem wam, tutaj też w sumie zrobiłem. Ja tu powiem wam, w sumie nie będę jechał szybko. Ja sobie tak przejadę 75, kurczę. No mam 30 FPS-ów tu podczas nagrywania. No trochę, powiem wam, nie jest dobrze, co nie? Oczywiście jest nowa skakanka, która, no wiecie, koni ma niecałe 370, ale... Cóż, cóż, będziemy zbierać na nowo skakankę tutaj. Czy będę ja zbierał? No, będziemy... No, będę zbierać. Co nie? O Jezu, czekajcie, bo tu się, powiem wam, pozmieniał. O cholera. O cholera. Ale mnie zarzuciło tu normalnie przed chwilę. Przez chwilę, kurczę, mylam się już. Dobra, gdzie my lecimy? Warszawa Radom. Okej, ale my konkretnie lecimy do Elbląga. Czekajcie, bo mam nie włączono, kurczę. Dobra, jakoś trafimy po znakach, bo ja konkretnie jadę chyba do... A, do Elbląga, dobra, to jedziemy cały czas prosto, dobra. Lecimy, jedziemy sobie, jedziemy cały czas. Tu jadę niecałe 78? 75, dobra. Taka prędkość może być. I też sobie tu ustawiłem przy pobieraniu, jak zauważycie tutaj, na różowiutko. Na fioletowo konkretnie, co nie? Zobaczymy, kurczę, czy jak to będzie wyglądać jeszcze ten co będzie jeszcze ten Winter Mod, czy on będzie fajniej, czy nie fajnie będzie. Wiecie, aktualnie powiem, problemy miałem przy hamowaniu, kurczę, jest, powiem wam, ciężko, ale mogłoby być jeszcze ciężej, kurczę, w realu tak nie jest, powiem wam, w sumie. Ale jakoś dajemy radę na razie, co nie? Tu tempomat, znaczy retardera nie mam włączonego niestety. Ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Na razie jedziemy 75, kurczę. Tutaj nie będę, powiem wam, pędził. Co jeszcze? Co jeszcze wam tu mogę powiedzieć, kurczę? Chyba nic nie powiem wam. Co powiedzieć tu, kurczę? No cóż. Testuję kolejnego, znaczy no, kolejny promoc, czyli 2.25. Zobaczymy, czy dodali tu coś nowego. Co? No nie masz? I ten.
Kurczę, z rytmu wyszedłem. No wiecie, tutaj gram na klawiaturze w sumie, ale też mi chodzi, że nowe miasta dodali. No jutro 5 grudnia wychodzi Italia właśnie. Wow. Teraz to mnie zarzuciło. Ło cholera. Wow! Czekajcie, wiecie co? Kurczę, ja tu zwolnię prędkość chyba. Czekajcie, ja tu będę jechał, kurde, oj. Masakra tu będzie jednak. Ja myślałem, że to tak będzie łatwo. A tu jednak nie będzie łatwo. Dobra, będziemy jechać tyle. Kurczę, ciężko jest, powiem wam w sumie teraz. Kurczę, ja tu wolę, powiem, powoli jechać, wiecie? Bo jest bardzo ciężko tutaj, jak się jedzie. Kurczę, nie wiedziałem, że tak będzie. Tu trzeba będzie hamować wcześniej, kurczę. Wow, tutaj się troszeczkę przestraszyłem. Warszawa, kurczę, Warszawa. A, my jesteśmy przy Warszawie. Może nam się uda zrobić jeszcze jedno zlecenie. Gdzieś może. Nie wiem, zobaczymy. Bo na poprzednim promocie, czyli 2.20. Oczywiście. Troszeczkę powiem, pozwiedzałem Islandię, Irlandię. Co jeszcze sobie pozwiedzałem? Kurczę, Hiszpanię właśnie. Która jest bardzo, powiem wam, epicko zrobiona tutaj. Na promocie, tak jest. Tutaj aktualnie żadnych takich ciężarówek z modyfikacji nie mam, bo powiem wam, mi są na razie niepotrzebne. Miałem takiego fajnego Peterbilta, kurczę, powiem wam, który jest bardzo, powiem wam, bardzo, bardzo, bardzo epicki. Tutaj będę hamował już powolutku. Ja tu będę hamował, bo tu jest, powiem wam, niebezpiecznie. O tak można jechać, a nie w sumie. Ale można, kurczę, zahamować jeszcze. Nie, o tak może być w sumie. Dobra. O tak mogę, kurczę, można jechać. Oj, tu powiem, dodali jeszcze, trwa zapisywanie, coś takiego właśnie. Tak samo w Amerykańcu. Czekajcie, czekajcie, redukcja biegów. Ojej, nie będę na razie tam odpisywał, bo mi tu... Czekajcie, wiecie co? Czekajcie, bo mi się tu... Wybaczcie za to, ale kurczę, nawet powiem, nie spodziewałem się, że on mi napisze. Wiecie? Właśnie, no. Nasz, można powiedzieć, w firmie nasz kierowca. Kurde, każdy się zatrzymuje. Dobra. Dobra, jadymy. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, kurczę, no. Powiem, to mam, miałam chyba małą mapę tej zwiedzonej. Aktualnie mam niecałe. O ja pierdzielę, 12%. Dużo, bardzo, co nie? A jak? Bardzo dużo, kurde, epicko normalnie. Ale cóż zrobić, kurczę, powiem wam, że ja tu powiem wam przy tym promocie bardzo się pięknie, kurczę, powiem wam, epicko się bawię, bez kitu. Mi się bardzo podobają, powiem wam, te drogi, kurczę. Najbardziej tu mi się spodobała, powiem wam, Islandia. Wiecie czemuż? Czemu? Dlatego, że na Islandii, ja tu nie będę śpieszył się, kurczę. Dlaczego mi się podoba Islandia? Dlatego, że tam jest, można powiedzieć, urozmaicenie. Na przykład tutaj w Europie nie ma, mi chodzi tam Skandynawia, nie ma, powiem wam, takiego, kurczę, nie ma takich dróg, kurczę, fajnych. Tutaj na Skandynawii, powiem wam, bardzo jest dużo takich skandynawskich autostrad. Oczywiście dodane są miasta. O właśnie, czekajcie, miałem sobie zwrócić uwagę na jedną rzecz. Aha, jest tu Murmańsk. Wiecie co? My będziemy sobie... Tak myślę sobie... To jakieś nowe chyba są miasta, ale mogę się mylić. Czekajcie. Nie. Bo powiem wam tak. Stąd, dotąd... Patrzcie, ile jest kilometrów. 4000. No powiem wam, że... Dużo. Tutaj chyba dodali, mi się wydaje, nowe miasto w... chyba w tym. W Anglii, wiecie? Albo w Islandii. Nie pamiętam już teraz, powiem wam w sumie. Ale
Co ja miałem wrócić? Do tej Islandii miałem wrócić, co nie? No powiem wam, że tam bez tego Winter Moda, powiem wam, że ciężarówka mi zarzucała normalnie na zakrętach. Bo tam jest coś takiego, można powiedzieć, co można powiedzieć, czekajcie, ale mam tu lagi, kurczę, bez kitu. Troszeczkę to jest, powiem wam, męczące, ale co zrobić, kurczę. No niestety, ten promos wymaga troszeczkę, no, tego wszystkiego. Czekajcie, bo mi tu, kurczę, ciężarówka zwalnia. Tu będziemy jechać 65, nie będziemy tu się śpieszyć w sumie, wiecie. Bo mi się nie śpieszy w ogóle, kurczę. Ja bym mógł jeździć godzinami, ale no niestety. No niestety, kurczę, no, wiecie jak to jest. Za dużo też się mam nagrać, bo będzie masakra. O, to fajne są drogi teraz, moje mam zrobione, kurczę, przy tym Wintermodzie. No i ta Islandia właśnie, powiem wam, że ona mogłaby być lepsza dla mnie. Wiecie? Bo tutaj, powiem wam, niepotrzebnie, tak myślę, kurczę, dali odkryte miasto Warszawa. Wow, fajnie. Dobra. Fajnie. Zaraz, co miałem mówić? Kurczę. Miałem kontynuować i co? Lipa. Boże. Co miałem mówić? Coś miałem mówić, kurczę. Wow. A mnie tu zarzuciło przez chwilę. Bez kitu. O, jakie ładne spalanko mamy. Widzicie? Kurczę, tak się jeździ. Nie, no żartuję, powiem wam. W sumie. Ech, a bo to z górki idzie i dlatego tak. No tak. Co jeszcze miałem dopowiedzieć, kurczę? No ta. Tak. Kurczę, ten temat. Zacząłem o tej Islandii. I kurczę, nadal nie mogę go skończyć, co nie? Temat Islandii. No Islandia dla mnie by była lepsza, żeby było wszędzie tak, kurczę, śnieżnie. I w ogóle, kurczę, żeby było, powiem wam, na te drogi, kurczę, nie kręte, tylko takie lądówki, na przykład tak jak tutaj. Co jeszcze? No i powiem wam, żeby te drogi były takie fajniejsze, co nie, według mnie. Ale wiecie, mi się tam podobają te drogi, ja tam, powiem wam, tych godzin spędziłem. No i kilometrów też bardzo dużo zrobiłem, kurczę. Tam jest bardzo dużo. Bardzo dużo zrobiłem, kurczę, oj, bardzo dużo. Ale cóż. Jeszcze trochę mamy, 220 km. Ech, co jeszcze mogę powiedzieć, kurczę, na temat jeszcze tego promocja? No powiem wam, że bardzo dobrą robotę, kurczę, odwalili ci twórcy promocja. W ogóle, kurczę, promoc to jest na jak to nazwać, kurczę. jak to można nazwać, kurczę. O właśnie, jestem ciekaw jak to wygląda. Wow, patrzcie jak to fajnie wygląda, kurczę. Ja chyba se fotkę strzelę zaraz tutaj gdzieś. Wiecie? Tak zrobię. Kurczę, tak zrobię. Fotkę se strzelę, kurczę. Bez kitu. Czekajcie. Ptaszek, kurczę, leci. O, jak ładnie. O takie może być. Ładnie będzie, kurczę. Tak myślę. Wszystko na full. Żeby było pięknie. O. Skania brązowiutka. O, jak pięknie. No, nie elegancko. Właśnie, czekajcie, miałem pokazać wam coś, kurczę, tylko nie pamiętam już co. Aha, tu ustawiło mi od razu na full. Dobra. O, w menu mam 60 FPS-ów, ale fajnie. Co nie? Fajnie mam. Ale cóż, jedziemy dalej. Oj, wybaczcie, jedziemy dalej sobie, powolutku. No, 65 km, powiem wam, starczy w sumie na taką jazdę. Ale no, wiecie, niebezpiecznie jest tak jechać, powiem wam, szybko tutaj. Tu i tak mam wyłączony ograniczenie prędkości na tym profilu i na tej modyfikacji promoc.
Bo powiem wam tutaj, jak sobie ściągnąłem ten Winter Mod z warsztatu Steam, to kurczę, no wolę, powiem, uważać, bo tu jest niebezpiecznie. Ale spróbujemy, powiem wam, przyspieszyć do 90. Wiecie? Spróbujemy przyspieszyć, zobaczymy, co się stanie. Jak zobaczymy, zobaczymy, taki test sobie zrobimy. Tu aktualnie takie są tutaj takie kawałeczki, no bez tego lodu. Przyspieszymy. Ile tu ton w ogóle mam? 12. A, skakaneczka nie daje rady, no tak, zapomniałem, 280 koni to nie jest takie dużo. Czekajcie, co to jest? Pokazuje mi. A, okej. Lądóweczkę. Kurczę, lądóweczka. Dobra. O tak sobie będziemy jechać. 75. Albo wiecie co? Spróbujemy 80. Koniki, kurde, w zimę, ład, że co? Czy ono będzie mi spadać? Wow! Cholera. Ja tu zapomniałem, że. Ty, jak mi tu rondo, co oni to zrobili? Czemu te ronda nie widzę? Cholera, ja tu coś pozmieniałem, powiem wam w sumie. Kurczę, ja nawet tego ronda nie zobaczyłem. Niepotrzebnie, powiem wam, sobie tak ustawiłem, kurczę, no tak trochę według mnie ciulowo. Wiecie? Kurczę. Ciulowo trochę, kurczę, no ale cóż. No co zrobić? Czekajcie, ile mi tu jeszcze mam? Kurczę, ile mi tu starczy? Cholera. 1036, dobra, kilometrów, okej. Nie, nie będę tankował w sumie. Oj, ale tu powiem, pięknie zrobili, kurczę. Fajnie to zrobili, powiem. Co tu? A to krowy w zimę. Też świetnie. Co nie? Kurczę, fajnie zrobili to w sumie. Dobra, jadę 5-9, a co tam? Nie będę tu, powiem wam, się śpieszył w sumie, wiecie? Bo tu jest, powiem wam, niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie, kurczę. Co? Kieruje się do Gdańska? Fajnie. Fajnie, fajnie. Ja powiem wam, że do końca zimy tego nie zdejmę, tego moda. Modyfikacji tej Winter Moda. Bez kitu, będę cały czas jeździł na tym. Na tym modzie. Oho. Oho. Lód. Lód. U mnie zarzuca. No co ty robisz? Co za. Ja pierdzielę. Ale tu powiem wam, są te boty. Takie popierdzielone. O Jezu, masakra z tymi botami jest tutaj. Czekajcie, tak sobie weźmie. Nie, tak nie. Wolę tak sobie w sumie. Wiecie? No ale cóż. No i tak to, powiem, wygląda, kurczę, ten Winter Mod. No powiem, że kiedyś też jeździłem na tym Winter Modzie, ale to było co innego. To jeszcze nie był, powiem, oryginalny właśnie ten Euro Truck, tylko no taka wersja inna. Przyznaję się tu. Kiedyś wam wspominałem w sumie też, co nie? Nie wiem, czy zapomnieliście, czy nie. No do tej pory mam, o, tyle godzin przejechanych. No powiem wam, że tak sobie. Niektórzy mają jeszcze więcej, no ale co zrobić? Co nie? No i cóż, jeszcze nam zostało 130 km takiej, kurczę, wolnej jazdy, ale wolę tu, powiem, powoli jechać. Bez kitu, ale pięknie to wygląda, kurczę. Bardzo fajnie to wygląda. I ta skakanka nowa, kurczę. Która jest chyba najwyższa kabina, ale mogę się tu mylić w sumie. Ale nie jestem pewny w sumie teraz. No, spalanie, powiem, nie jest złe, kurczę. No, 30,6 jest, powiem, wow. Bardzo mało. Kurczę, bez kitu. Ale co tam się będę tam. Co ja tam na spalanie patrzę się, co nie? Ja wolę się patrzeć na drogi, kurczę. Epickie. Kurczę, zimowe drogi w Eurotraku. Powiem, że o to. O ten Winter Mod jest lepszy od tego. Tej modyfikacji na multiplayer. Na multiplayer właśnie ten sam śnieg, co nie, który leży na drodze. Bo to jest tylko, powiem wam, położona taka, jak to można powiedzieć, kurczę,
Położona normalnie jedna taka, można powiedzieć, taki plaster, kurczę, śniegu. Co nie? Wow! Nie, powiem wam, że to nawet mnie tak nie zarzuca w sumie tu. Tak myślę. Albo mi się wydaje, nie wiem, kurczę. Coś tu dodali nowego? Wow. Fajnie, że to działa, powiem wam jeszcze, kurczę, będzie działać z dodatkiem Italia, czyli Włochy. No, powiem, dodadzą, kurczę, kilkanaście miast, kilka tysięcy kilometrów dodatkowych. Kilka tysięcy, kurczę, znaczy no, kilkanaście, zapewne procent do odkrycia mapy. Kurczę, powiem, że tego Italii się nie mogę doczekać. No, wychodzi jutro, czyli 5 grudnia. Ten materiał zapewne dzisiaj się pojawi, a zobaczymy jeszcze w sumie, czy dzisiaj, czy jutro, zobaczymy. I cóż, kurczę, no, powiem wam, że materiałów będzie jeszcze więcej, tylko będę musiał jakieś, sobie powiem, tematy wymyśleć na kolejne odcinki. Powiem wam, że powiem wam tak, że aktualnie, jak założyliście, zacząłem nagrywać Crazy za część pierwszą. Tam chyba też będę dzisiaj spróbuję nagrać coś. Jakieś materiały na zapas, bo muszę na zapas jakieś. Bo tak to bym nagrywał, powiem wam, że na cały miesiąc. Ale powiem, że szybciej się zmęczę niż powiem wam, będę to nagrywał. Kurczę, 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 hamujemy. Czekajcie. Dobra, można jechać. Wow. O, mnie zauważył. Wow! To jest lód normalny. Kurczę, fajnie. Fajnie, fajnie. A, jak ktoś chce wiedzieć, to jest. O, ta kamera taka. To jest. O, widzę mazet, kurczę. Tu widziałem, kurczę, jakoś ostatnio. Kurczę, ktoś tu wiózł ten taki ładuneczek. Tylko kto? Nie pamiętam już. Czy to ja widziałem tutaj na promocie? Kurczę, nie pamiętam już w sumie, powiem wam, moi drodzy. No, mniejsza o to, co nie? Ale wiem, że gdzieś tu widziałem. No, te kolejne dni tematy jakieś wymyślę. Na kolejne odcinki, znaczy, The Terror Trucka Simulator 2. Oczywiście. Może wam pokażę Włochy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Jeżeli, no, kupię, co nie? Bo aktualnie, no, wiecie, nie będę tu się przyznawał, co nie? Środki, niestety, no, takie i takie są. Ale zobaczymy, na pewno kupię, na pewno kupię, kurczę, ja muszę mieć, wiecie. Wszystkie dodatki mam, kurczę, ja muszę mieć. Italię też muszę mieć, czyli Włochy. Tam będzie, kurczę, Rzym. Kurczę, dwa wulkany, jak zauważyłem w osiągnięciach na Steam. Co tam jeszcze będzie? Kurczę, tam będzie, powiem wam, wow. Bardzo dużo, powiem wam, takich, kurczę, fajnych widoczków, kurczę, po drodze. No i też mi się spodobało, powiem wam, o to zapisywanie trwa. Wiecie? Bo to, powiem wam, że tego nie było wcześniej. Znaczy, w Amerykanie było tylko, wiecie. Wow. Co tu stoi? Kurczę, ciężarówka po drodze? Wow. Fajne to jest. Policja złapała, znaczy transport złapał drogowy. Fajne, kurczę, fajne dodali. Tego nie widziałam, powiem wam, nigdy w sumie. Ło, ale miałam tu laga. No niestety, kurczę. O, tu ciężko, kurczę. Tu jest normalnie luto pod tym. Czekajcie, to. Nie, nie będę tu. W sumie ja tu nie będę testował, kurczę. Nie będę testował, bo nie ma po co, powiem wam. Ale powiem jeszcze raz powiem wam, epicko to wygląda, kurczę. Zima w Eurotraku. Kurczę, takie drogi masakryczne. O, fajnie. Pomarzyć można, co nie? Kurczę, ale fajnie to wygląda. O, praktycznie już dojeżdżamy na miejsce. My do jakiego tego? Do jakiej firmy? Globeur. Czyli ta firma jest Globeur na Francji.
Konkretnie w jakich miastach? Mi się wydaje, że Lamans, czy jakoś tak. Tak mi się wydaje, ta firma jest, ten Globeur. Tam są też, powiem wam, bardzo piękne, kurczę, naczepy, które mi się podobają bardzo. Firanki, nie firanki, wiecie. I to de, co nie? A też mi się podobają, powiem wam. Nie, LKW to jest, powiem wam, to jest w Polsce w sumie. To tam, to jest normalkę. My tu skręcamy, tak? No dobrze będzie. Czekajcie, żebym tu nie pomylił się, bo te takie zjazdy, powiem wam, są. Kurczę. Wow! Kurde, co tu się. Ej! O Jezu, nie wierzę w to. Wow! Kurczę, to było, powiem wam, niefajne. Kurczę, jakoś tak, powiem wam, dziwnie pojechałem, kurczę. Ale cóż, tam nic się nie stało w sumie takiego. Oj, czekajcie. Nie, tu się nie będę śpieszył w sumie, bo nie ma sensu. Nie ma sensu się śpieszyć, kurczę. Dobra, tu hamujemy. Elbląg, kurczę. Rower rzuca w zimie, ja pierdzielę. No to niezłe mistrzostwo, powiem wam. To mi się podoba. Co? Że co? Że co? Czemu? O Jezu, ale żem się zawiesił tu. Oh my god. Wow, czekajcie, kurde, żem taki zrobił odstęp bardzo zawalisty. Wow! O ja pierdzielę, co ja tu porobiłem? Kurde! Głupi odstęp w piruny. Oj, tak to jest, powiem wam. Oj! Co? Kurczę, trochę to dziwne jest, ale co zrobić? WML. No i cóż, parkujemy. Czekajcie, ja sobie coś takiego zrobię. Wow. Czy ja dobrze parkuję? Dobra, wezmę sobie z kamery drugiej tam. Oj. Dobrze mówię? Tak. Tu sobie trochę poprawię z oslaki kamery. Ja powiem wam, często parkuję z tej kamery. Bo powiem wam, według mnie łatwiej. Dobra, okej. Czekajcie, zaraz coś poszukamy sobie z szybkich zleceń jeszcze. Wow, ale co? 2%? No nie. Wow, ale mi poszło, kurczę. Dobra, ja tu sobie robię zrzut. Cóż, to ja po... Właśnie, najważniejsze. Długozdystansowiec, kurczę. Do 3000 najwięcej mogę. Nie, więcej nawet, kurczę. Więcej. Dobra, kurczę, potrzebuję... Nie potrzebuję gotówki. Zaraz coś poszukamy, bo ja mam z Warszawy sobie coś... Coś takiego, kurczę, powiem, nie ciężkiego, nie lekkiego. Nie, do Szczecina daleko. Nie. O, nowe, powiem, nowe jakieś te. Kurczę. Nowe te. Czekajcie, mi tu chodzi o cenę. Kurczę, cena mnie interesuje bardzo. Czekajcie, tu coś mi tu. Aha, to jest od najmniejszej, dobra. W sumie do Łodzi mam blisko. Ale ja nie chcę do Łodzi. Tu też daleko. Czekajcie, zobaczymy, co jest z Lublina gdzieś tam. Do Litwy. Kurczę. Można byłoby pojechać do Litwy, co nie? Ale mi się tam nie chce za bardzo w sumie. Nie uśmiecha mi się. Co nie? Z modów coś? Nie, też nie. To jest... Co? Ukraina? Tak, Ukraina to już jest. Wow. Uzhhorod konkretnie. I Mukachevo. W Ukrainie, kurczę, dwa miasta są do odkrycia? Fajnie.
Do Czech też mi się nie chce jechać. Kaunas do Litwy. Kurczę, do Litwy bym... Kurczę, też mi się nie chce. W sumie. Kurczę, nie wiem gdzie tu jechać w sumie. Ojeju, jeju. W sumie bym pojechał gdzieś... Nie, tutaj tego nie biorę. Czekajcie, wezmę sobie jeszcze coś. Tafikiem pojechać by, kurczę. Nie, wezmę sobie o to. Do Łodzi z opony. Widzicie, będę miał wóz opony. do Łodzi. O, jak fajnie wygląda Skandynawia, kurczę. Tylko takie skrzyżowanie na mapie. Coca-Cola. Coca-Cola. Co to? Słyszycie? Ja pierdzielę, co to było? Coca-Cola. Dafik, kurczę. Coca-Cola. Czekajcie, to jest Scania, czy to jest... Czekajcie, bo mi tu, kurczę, szybko się porusza. Ojej. Czekajcie. O Jezu, to jest właśnie najgorsze. Dobra, nie będę tu się bawił, powiem wam w sumie. Ile tu jest koni? A tu jest R-ka. Kurczę, nie podoba mi się ta R-ka w sumie, ale co zrobić? Dobra. A sobie pojedziemy jeszcze trochę, powiem wam w sumie. A co tam, odcinek może być długi. Boże, ale te dźwięki to są, powiem wam, masakryczne według mnie. O ja pierdzielę. Bez kitu, kurczę. Wow. Wow, to jest niebezpiecznie, powiem wam. What? Że co? Wy to widzieliście, jak mnie zarzuciło? Widzieliście, jak mnie zarzuciło? Och, lender. Nie! Kurde, co jest? Ej! No do góry! No do góry jedź, jedź! Jedź! No nie! O ja pierdzielę! Ciężko! Kurde, jakie... Jak mnie te dźwięki wnerwiają! Kurde, ciężko powiem wam stąd wyjechać! Kurczę, ja normalnie ją katuję teraz! Przez chwilę skatowałem, katowałem ją. Wow. Da się ją, kurczę, jakoś podriftować, Holender? Wow. Wow, ho, ho. No to nieźle. No to niezły drift, powiem wam. Ale żeby mi się udało. Holender. Kurde, ile tych takich jest z tych. Drogi pierwszeństwem. Masakra. Kurczę, dużo, fajnie. Podoba mi się. Dobra, tu skręcamy tak. Tu trzeba uważać, bo tu, kurczę, znowu jest cholerny śnieg. Wow! Jedź, 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 jedź. Nie zatrzymuj się przed maską, dziękuję. Dobra, jedziemy. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Ale co zrobić? To tylko gra jest. I fajne, kurczę, warunki atmosferyczne, jak na... No, jak na Real też. Tylko nie hamuj przed maską, proszę cię. Mówię coś. Dobra, nie będę tu szybko jechał w sumie. To jest wow, tu koniec drogi jest, ale fajnie. Nie hamuj mnie tu. Włączyłbyś kierunkowskaz, ale to co powiem, mam ćwoki. Wow. A, nie opowiadałem wam. Kurczę, jadę sobie ostatnio. Na promocie to było chyba. Chyba tak. Jadę sobie, jadę. O kurde. To niezłe drogi, powiem wam w sumie tu. A mi się podoba, wow. Podoba mi się ta światełka, powiem wam tego. Tej naczepy Schwarzmullerki, kurczę, tutaj, bez kitu. Fajnie, czekajcie.
No bez kitu, pięknie, fajne. Kurczę, podobają mi się. W sumie. Sobie jadę, jadę, jadę. Tu chyba na promocie było, bo to nie było na singlu. Nie, nie, nie. To było na tym, na promocie. Jadę sobie, jadę. Patrzę. Jedna osobówka. Kurczę, jedzie sobie, jedzie przede mną, co nie. Chcę wyprzedzać ciężarówkę, co nie, bo jechała przednio. Patrzę, jedzie osobówka po tym pasie lewym. Co nie, patrzę, patrzę, patrzę. Ta włącza kierunkowska stała przede mną i ja pierdzielę, myślałem, że ja tak się wnerwię. Masakra, powiem wam, z tymi jest osobówkami w ogóle w tej grze. Masakra. To jest, powiem wam, normalnie, o Jezu. To jest taka masakra, kurczę, że... Powiem wam, szkoda słów. Szkoda słów. Ej, trochę tu chyba przyspieszyłem. Cóż nie? A jak? Dobra, ale sobie pędzimy jeszcze, pędzimy szybciutko. Znaczy nie, czy nie szybciutko, ale 80 można pojechać sobie tutaj. Bo bym chciał dokończyć odcineczek sobie ten z Eurotrucka. Ej, co to się dzieje? Halo? Co to jakieś dro... A, dobra, to jest jak autostrada. Okej, dobra, rozumiem. Walkie doki, okej, dobra. Rozumiem. Dobra. Bo nie ogarnąłem, powiem wam, przez chwilę, kurczę. A ten Peter... Nie wiem, czy ja wam tutaj mówiłem, czy nie, ale jeszcze raz powtórzę. Ten Peterbilt, którego mam z modów, powiem wam, jest epicki. Tylko chyba nie działa już na 1.30, ale... Ja coś sobie poszukam i... Powiem wam coś... Sobie pojeździmy nim, tak myślę, tym Peterbiltem. Bo musiał, powiem, na pewno nagrać odcinek... Z naczepą... Fu, z naczepą, co ja pierdzielę. Z ciężarówką ręczki. Tylko ona z modów ja bym wolał, wiecie. Ja nią jeździłem bardzo dużo. To jest, powiem wam, najbardziej... Powiem wam, najlepsza według mnie ciężarówka Renault. Bez kitu. Powiem wam, że te premiumki Magnumki... Może Magnumka jest fajniejsza. Bo jest lepsza troszeczkę od DAFA XF 105. Bo DAF ma 105. Znaczy, 510 koni najwięcej. Nowy DAF też miał 510, ale oni dodali do niego o 20 więcej silnik, czyli 530 ma. A Magnumka ma 520. A ta Ręczni ma 460, jeżeli dobrze się nie mylę. W tej chwili mogę się mylić, kurczę, powiem wam w sumie. Bo powiem wam, czy wszystkich silników nie znam, kurczę, ile mają co koni. No, ile mają te wszystkie ciężarówki. Wiem, że najwięcej to ma Volvo. Tylko tyle wiem. Co nie? Ale mam tu lagi, kurczę, 22 FPS-y, no bez kitu, tak nie powinno być. Ale co zrobić? I powiem wam, że... Te ręcznie to, kurczę, jest, powiem wam, epickie. Spróbuję jeszcze nagrać dla was, powiem wam, odcineczek. Nie będzie długi. Z Amerykana. Wiecie? Tym razem, no powiem wam, przyznam się, wtedy jak nagrywałem te 5 odcinków, czy ileś tam, nie pamiętam jeszcze raz w sumie, to była wersja taka i taka, wiecie, ale teraz już mam, powiem wam, oryginalną wersję, czyli na Steamie. Multi działa, oczywiście. Mam dwie ciężarówki, kurcze, które są dla mnie epickie. Czemu nie hamują? Halo. Jezu, bramki, nienawidzę bramek! Cholera, ja praktycznie jestem przy jego... O nie, to nie są bramki, dobra, okej, to tylko takie coś jest. Fajnie, taki przejazd. Myślałem, to bramki są, kurczę, się tak przestraszyłem już, ojej. Tu chyba kierunkowskazania nie trzeba. Wiecie co? Tam z tyłu jedzie, kurde, samochód. Kurde, ja praktycznie jestem przy jego, kurde, tego. Na jego dupie, za przeproszeniem, powiem wam. No jadysz, jadysz tam, dziękuję. Dziękuję, podziękował. I powiem wam, tak to jest, kurczę, przy tym winter modzie. No i tam wtedy, powiem wam, się nie przyznawałam chyba. Ale nie pamiętam już w sumie, jak to było wtedy, rok temu, jakoś z tych odcinków z Amerykana. Nie pamiętam już.
No to już było, powiem wam, dość dawno, kurczę, i no nie pamiętam, co nie, w sumie. Dobra, ja tu się nie będę śpieszył teraz w sumie, bo i tak mam niecałe 38 km. Nie będę się śpieszyć, kurczę. No trochę map odkryjemy. Ile mamy odkryte? O ja pierdzielę, dopiero tyle? Masakra. Masakra, powiem wam. Ale ja tu się nie bawię, powiem wam, w dodawanie kasy, znaczy na kredyty, wiecie? Ja tu biorę, kurczę, z szybkich zleceń, można. Tutaj właśnie, no, aktualnie w tej firmie, co jestem, nie trzeba jeździć, powiem wam, z rynku przesyłek na innych tych profilach. Można bez problemu, kurczę, brać z szybkich zleceń. Wow! Kurde, co to? Czego mi ten... Ojeju. O nie, i znowu to samo. Dobra, ja tu będę powoli jechał w sumie. Kurczę, ciężko tutaj znowuż jest. Ale cóż, kurczę, no powiem wam, że jak jeszcze będę nagrywał kolejny odcinek, to będzie więcej tej kasy w sumie mi wzrastać. Aktualnie to tak sobie, co nie mam w sumie. No tutaj to troszeczkę musimy zwolnić w sumie. Dobra, nie będę tu, powiem, szalał jak głupi. Jezu. No, szósteczki, redukcja biegu, czyli sekwencja. Spróbuję wam nagrać odcinek jeszcze jakiś, tak myślę, z kilka odcinków z multiplayera. Tak jest, moi drodzy, z multiplayera. Bo streamów mi się nie chce w sumie tak robić, nie uśmiecha mi się. Ale spróbuję nagrać jakieś odcinki. Wow, ale miałem tu laga. O kurczę, no to nieźle. Powiem wam, piękne, fajne lagi. Wow. O właśnie, kurczę. I tak to jest, powiem wam. No i tutaj, kurczę, już noc jest. Zimowa noc. Wszyscy poszli spać. Tu jakaś reklama. Jakiś serwis komputerowy. Tu jakaś kolejna reklama. Skup za gotówkę. Wow. Jakie tu, kurcze, interesy robią, widzicie? W Eurotraku, kurcze, w Łodzi. Kurcze, tak. O. Redukcja to dwójeczki. Wow! Ej, kurde, hamuj żeś. Kurde, panie. O, widzę jakieś nowe naczepy pododawali. Sam skip callbox. O, stare Volvo, Globetrotter, kurde, jak ja uwielbiam Volvo. Najsilniejsze, kurcze. O, fajnie, kurcze. A też mi się podoba, powiem wam. A ten co się zatrzymał, padalec? Ej, tylko mi się tu nie... No, myślałem, że się wpieprzy mi tutaj się. A ty co stoisz tak, kurcze, głupi jakiś? Ej, po co ja tak szybko, kurcze, jechałem, to ja nie wiem. Dobra, jadymy. Praktycznie już jesteśmy na miejscu. I to GNT chyba, tak, GNT. Czyli kurczę, firma na Skandynawii. Konkretnie chyba w Kalmar. Tak, w Kalmar występuje ta firma. Znaczy, no. Wow, dobra, kurde, dobra, nikt nie widział. Wow! Ej, czemu to takie. O Jezu, jakie to dziwne jest ten. Kurczę, Dopiero żebym gapnął się, jakie to dziwne jest skrzyżowanie. Wow, ej! Przestraszyłeś mnie, kurde! Jestem ciekaw, czy mi ustąpi pier... gdzieżby mi ustąpił pierwszeństwo? Padalec, kurde. Padalec pierdzielony, kurde. Nienawidzę. Dobra, nie będę tutaj, powiem wam, tak szalał. No i tak praktycznie już. Wow. Wow, jak to fajnie. Czekajcie, jestem ciekaw, jak to będzie siła hamowania. Tak sobie. W sumie. Dobra, wjeżdżamy do GNT. To takie, powiem wam, w sumie wzięte te firmy.
W sumie wzięte z tego są. O! Jaki ładny chodniczek. Specjalnie dla mnie zrobili, widzicie? Ja takiego kurczę gracza promoca. Nie no, żartuję, powiem wam w sumie teraz. Pożartować można, co nie, w sumie. Dobra, jadymy. O, widzę, Dafik stoi, kurczę, 106. 105, przebaczcie. Ja bym się pomylił. Dobrze mówię? Ta, 105, kurczę, epicki Dafik. Jakie uwielbiam Dafiki, powiem wam w sumie. Daf równa się. No, sami sobie kurczę odpowiecie na to pytanie, o czym myślę. DFDS Logistics. Wow. Fajne są te, powiem wam, firmy. Kurczę. Ej, ja wziąłem kurczę najtrudniejsze parkowanie? Serio? Dziwne. Bardzo dziwne, ale co zrobić? Co nie? Dobrze, moi drodzy, kurczę, ja tu kończę nagrywanie, bo powiem wam już chyba ponad pół godziny nagrywałem. Wow! No dobrze, moi drodzy, to cóż. Oczywiście rzut ekranu. No cóż, moi drodzy, kurczę, praktycznie trzeci poziom już mam. No i tutaj sobie powiem wam w sumie, Boże, zdolności mi chodziło. Na razie będziemy lecieć chyba w dys długo. Nie, w sumie raz to, 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 o tak, będziemy lecieć. W sumie o to mi się. W sumie. Kurczę, czy mi się to przyda? Nie wiem. Ale w sumie ja sobie pomyślę nad tym spokojnie, co nie. Kolejny odcinek nie wiem kiedy będzie, ale wiecie, coś wymyślę. Co nie. I cóż. I cóż, do usłyszenia i cześć.